Kia Lotos Race trwa, wielki wyścig o Kia Picanto. My jeździmy po całej Polsce i na przykład w Lublinie spotkaliśmy Grześka, który jest z Radomia, żeby było ciekawie. Tak, zgadza się. Przyjechałeś tutaj samochodem, którym na co dzień jeździsz i startujesz. Jeżdżę, no i troszkę startuję. Gdzie startujesz? Byłem w Kielcach parę razy i w Warszawie raz. Udało mi się zająć trzecie miejsce za pierwszym razem na rajdzie. Jeździsz w Coyotesach, w popularkach, ale zobaczyłeś plakat Kia Lotos Race i co pomyślałeś? No pomyślałem od razu, że to jest szansa, żeby się wybić, żeby ktoś mnie zobaczył. No żeby jakoś zacząć ten sport po prostu. Jeżdżenie w Coyotesach pomaga na torze kartingowym? Czegoś uczy? Troszkę pomaga, no aczkolwiek no, wolę jeździć samochodami niż gokardami, bo no, lubię większy kaliber, że tak powiem. Jeździsz w tej chwili Peugeotem 106? Tak, tak. Zamienisz go na Kia Picanto wyścigowe? No myślę, że jakby będzie można, to jak najbardziej. Masz jakiś swój sposób, jakąś receptę na sukces? No przyłożyć się jak najbardziej i starać się z całych sił, bo jak na razie idzie mi średnia. Dzisiaj jesteśmy na torze w Lublinie, będziesz próbował na innych torach kręcić czasy? No jak tu mi nie pójdzie, to na pewno. Słuchajcie, Grzesiek próbuje, Grzesiek kombinuje. Może na tym torze, może na innym. Będzie się starał, będzie próbował, wy również się starajcie. Wy nie wyszło na jednym torze, jedźcie na inny. Nie wyszło, trenujcie, poprawiajcie swój czas, obserwujcie innych i do zobaczenia na którymś z półfinału. Wyścig o Kia Picanto trwa.